Przeskoczyć prze... Nie będzie. O! Oh, fuck. Those are ghosts! Znaczy... Wiem, że kojarzę nazwę Brygada RR, ale miałem na myśli, że nie mam pojęcia, co właściwie robi ten znacznik, bo mam tego dwa. Nie wiem, czy to są moje continue, czy... Nie, nie wiem. U, pojawia się z rzędu po raz kolejny? Niedobrze. No. Chippy Dale to jest w ogóle franczyza, która właśnie pojawiła się przy okazji powstania, zdaje się, kreskówki Disneya. Nie jestem pewien, nie wydaje mi się, żeby oni wcześniej byli jakkolwiek. Wydaje mi się, że kreskówka Disneya była pierwsza, ale głowy nie dam. W sensie na pewno pierwsza od gier, ale nie wiem, czy była pierwszym pojawieniem się Chippa i Dale'a gdziekolwiek. No i gra powstała w ogóle na łamach tego, że bardzo popularny w tamtych czasach, bardzo popularna w tamtych czasach była też gra oparta o bajkę Disneya, a konkretnie DuckTales, nie? Kacze opowieści. Kto oglądał ten wie. Nowe Kacze opowieści, albo właśnie tą starą bajkę jeszcze, czy nawet komiksy, które wtedy wychodziły masowo. A, dobra, okej, ciebie nie mogę trafić. Będziesz za mną latał? Tak. Czyli muszę cię zautronować, żebyś wyleciał z ekranu pewnie. A nie, po prostu za trzecim razem sobie idziesz. I... Takie straszne obrazy w ogóle. Bardzo fajnie zbudowany obraz takiego Haunted House'a bez robienia dzieciom krzywdy psychicznej. Serio, bardzo mi się podoba. Także był wtedy, wyszła wtedy kreskówka DuckTales, pojawiła się gra na podstawie DuckTales. O nie. Jak życie głupio straciłem. Bo tam było wejście i ja bym chciał tam wejść właśnie. Z tym dasz mi po prostu życie. No więc pojawiło się DuckTales, które było prawdopodobnie jedną z najlepiej sprzedających się gier na Nintendo Entertainment System. Bo jeśli mnie pamięć nie myli, to tam ponad 1,5 miliona kopii. Co na tamte czasy było ogromną ilością, się sprzedało, jeśli chodzi o DuckTales. A więc oczywiście powstało kilka gier. Narzuca bułami, nie? Dobrze pamiętam, takie właśnie jaja. No nie wiem, co to jest. No to mumia, duch mumii. Co to znaczy duch mumii? Duch czegoś zabandażowanego. Nie wiem, ale jest straszne i fajne. No i pojawiło się kilka gier wtedy, jeśli chodzi o bajki Disneya, ale po sukcesie DuckTales nic nie odniosło takiego sukcesu jak Chippy Dale, także bardzo ciekawa tendencja. No oczywiście już wtedy te wszystkie firmy produkujące gry bardzo dobrze wiedziały, że należy wykorzystywać takie popularne trendy. No i widząc popularność DuckTales, uznali, że bardzo łatwo będzie stworzyć coś, co też na bajce Disneya osiągnie taki sukces. No i akurat z Chippem i Dale'em się bardzo dobrze udało. Uważam, że te gry, pierwsza jak i druga, są bardzo dobrzy przedstawiciele nurtu. O, mam więcej teraz żyć w ogóle. Czwarte życie dostałem. Nice. Nurtu tamtych czasów. Natomiast... No było też dużo oczywiście nieudanych prób stworzenia czegoś dobrego. No właśnie, zamknęliśmy tą urnę i co? A Fat Cat co? Nawciągał się tych duchów i teraz jest super mocny pewnie. Rescue Rodents. Okej. Dobry powód, żeby mnie zaciągnąć do fajnego motywu na nowy poziom parku rozrywki. No to co? To się ładujmy w tę pułapkę. Tak trzeba. You're doomed. Okej. Thank you.
Okej. Czyli każdy z tych trzech poziomów, które tutaj widzicie, będzie trzeba przejść, żeby znaleźć kolejne klucze potrzebne do otwarcia wieży kontrolnej. Tak szczerze, to najlepiej wygląda Western World, to jest to z prawej pewnie. Future World. To wygląda na najnudniejsze, więc od tego zacznijmy. Yes! Let's go! Także, jak widać, sequele w tamtych czasach w ogóle bardzo dobrze sobie radziły z tym, żeby wziąć tę samą formułę i rozwinąć ją. Tak jak w przypadku Ninja Gaiden to było wrzucenie jakichś niebezpieczeństw środowiskowych, tak jak w Kontrze było to po prostu naprawienie dużej ilości błędów i dodanie jakichś drobnych nowych rzeczy, które po prostu bardzo urozmaiciły rozgrywkę. No i oczywiście zawsze poprawia się grafika w każdym takim sequelu. Na to mam wejść? Tak, dobra. Tak Chip i Dale zrobił bardziej właśnie to, co zrobiło Ninja Gaiden, czyli dało nam dużo nowych możliwości, uprzyjemniło kontrolę postacią, zmieniło trochę przeciwników, żeby byli bardziej zróżnicowani. Jedni, których nie da się dotknąć, inni, którzy właśnie zostają oszołomieni i można ich podnieść, trzeba ich uderzyć dwa razy. Tacy, którzy odbijają nasze pociski. Dobra, to będzie spadać, tak? Nie? A, po prostu bardzo długo mu to zajmuje. Ja myślę, że na dole będzie ciekawiej, chcę tam pójść. No, okej. Okay. tak jak mówię, no tutaj bardzo dużo się poprawiło i graficznie, i muzycznie, i rozgrywkowo. O! Te robopsy kojarzymy z pierwszej części, nie? Także sequele w tamtych czasach naprawdę były czymś. Bardzo często, nie mówię, że zawsze. Nie każda gra na pewno miała bardzo dobry sequel, ale te, które odniosły jakiś większy sukces, przeważnie te... Ja już teraz tego nie mogę wziąć. To pewnie zepsułem, co? Czy bo teraz... nice. No i widzicie? Ale te gry, które były popularne już na dzień dobry, wyszły dobre pierwsze części, tylko poprawiały się z każdą następną, nie? Tak moim zdaniem to wyglądało. Nie licząc na przykład takich przypadków jak Contra Force, ale powiedzmy sobie wprost, Contra Force nie jest kontrą. Nigdy nie miała być kontrą. Okej, czyli muszę wejść pod to. Rzucić tak, okej. Dobra, już kumam. Chyba. Nie wiem, czy mogę rzucić nad tym łańcuchem jeszcze, muszę to sprawdzić. Nie mogę, dobra, okej. Trochę nie mam patternu tutaj. On to trochę robi jak chce i nigdy nie wiem, kiedy uderzy, ale zazwyczaj uderza dwa razy, nie? Dobra. Kurde. No muszę to zrobić jakoś sprytnie, bo nie chcę tutaj głupio zginąć i powtarzać tego bez sensu. O! No moim zdaniem mi smyrnęło plecki. O! No ewidentnie mi smyrnęło plecki. Ale na szczęście perspektywa zadziałała na moją korzyść. Ajajaj. Ja coś robię źle, bo to na pewno da się zrobić łatwo. No, Jesus. Okej, to będzie najprościej w ten sposób zrobić. Czyli poczekać, aż on będzie właśnie tak szybko rushował. Jego szybki rush nigdy nie kończy się uderzeniem kulą. A co za tym idzie, mogę wtedy bezpiecznie go uderzyć i się cofnąć, no. Nie, się pospieszyłem, bo już chciałem go dobić. Dobra, spoko. Jeszcze raz. Dużo masz życia, myślałem, że już ostatnie. Rescue Rangers.
Dobra, już nie będę tańczył. Wiem, że was to strasznie cringuje we mnie. Ale dla mnie takie muzyczki są takie wesołe, że aż mi się chce. No. Where next? Clock Tower chyba zostawię sobie na koniec. Western World. Yes. Ciekawa muzyczka. Faktycznie taka trochę westernowa, no? Tego przeciwnika już kojarzymy. W ogóle dużo tutaj przeciwników, których kojarzę. O, o tym da się chodzić. Bardzo nieczytelny interfejs jest tego poziomu. W sensie, no skąd miałem wiedzieć, że mogę wejść na tę beczkę? Z drugiej strony tutaj przeważnie da się wchodzić na wszystko. Nie ma tego problemu, że przez coś przejdę, a przez coś nie. Chociaż pół, na przykład, nie? Powinienem móc stanąć na tej łopacie. Niby się świeci trochę inaczej, ale nie... Okej. O, właśnie, czegoś takiego chciałem od łódki poprzednio. Tak jak mówiłem, że mi brakuje tego, żeby wykorzystać jakąś tą mechanikę łódki. To właśnie coś takiego miałem na myśli. No, coś takiego miałem na myśli. O, dobra. Bardzo fajna opcja. Polecam całym serduszkiem. Siema Wilgax! Ale przeszedłeś to kiedy? Bo mi się zdarzyło na przykład jako dziecko, ale jak jako dorosły nie ruszałem tej gry wcześniej. A niedawno, okej. Okay. Pocket Monster? Ale w sensie, że zostały ci Pokémony, czy co? Pokémony nie były na NES-a, tylko na Game Boya, nie? Czy jest jakaś gra, która się nazywa Pocket Monster, która jest na Nintendo Entertainment System? A, okej. Okay. Come on, dobra, okej. Okay. Czy tak jak poprzednio muszę sprawić, że jedna z tych kart wyląduje na ziemi? Tak jest, dobra, okej. Okay. Wszystko jasne. Przysporzyłem, że przypłaciłem to życiem, ale to nic. Szczerze mówiąc, to w ogóle nic mi to nie mówi. Naprawdę, nie kojarzę zupełnie tej gry. Zupełnie, serio. Ajajaj. Dobra, bo zaraz zginę na bossie, no come on. Come on, come on, come on. No come on. Jurassic Parki na NES-a? O Jezus, czemu ja tak głupio dostaję? Dobra, teraz nieważne. Zapomnijmy, że to podejście miało miejsce. Tak, pamiętam Jurassic Parki na NES-a. Z tym, że ja osobiście nigdy ich nie przeszedłem i nawet szczerze mówiąc nigdy nie za bardzo wiedziałem, o co tam chodzi. Ale to miałem ten sam problem, co z większością gier na NES-a, to znaczy grałem na Pegasusie i często dostawałem po prostu japońskie kartridże. A to w pewien sposób utrudniało. Co się wydarzyło? Teraz mam jedno wielkie serce. Halo. Nie wiem co się stało, słuchajcie, nie mam pojęcia. No halo. To złota gwiazdka, chodź tu. No.
Yes, let's go to the clock tower. Jaka fajna muzyka. Ej, mam, moje życie to jest teraz jedno wielkie serduszko. Szczerze, w ogóle nie pamiętam dlaczego. W sensie, spodziewam się dokładnie co to, jak to działa, ale... I rozumiem, że to dlatego, że mam że udało mi się dużo tych... Mogę skakać? Mogę skakać. Okej, on jest nieśmiertelny teraz. Możesz wyłączyć prąd? Dzięki. Tak, tak, dostałem za to, że zebrałem wystarczająco dużo tych RR i dostałem dzięki temu te ulepszenia RR. Natomiast nie wiem, czy to znaczy, że mam równowartość 5 serduszek i jak będzie się objawiało to, że będę tracił życie. Ale niestety w tym konkretnym poziomie, jeśli dostanę jakiekolwiek obrażenia, to prawdopodobnie spadnę, więc tego nie sprawdzę. O! Okej, tak to działa. Czyli po prostu duże serce zmienia się w 4 małe. Mówiłem o nieczytelności. Takie poziomy jak ten, nieczytelność doprowadzają do granic absurdu, moim zdaniem. W sensie, no nie będę przesadzał. To nie jest Czarnoksiężnik z Oz. Ale nie zmienia to faktu... Nie zmienia to faktu, że... Bardzo dużym problemem tutaj jest teraz to, że nie dość, że są miejsca, które mogę sobie przeskoczyć. O, tak jak tutaj na przykład jest to koło, które się kręci i powinienem na nie wskoczyć tak, no nie? No, ale mogę przeskoczyć prze... Nie chciałem podnieść kamery, chciałem wam tylko pokazać, o co mi chodzi. Mogę sobie normalnie przez nie przeskoczyć, nie? Tak jak przez to, nie? Mogę sobie przez to przeskoczyć, a powinienem wskoczyć tak. Natomiast mogę sobie przez to przeskoczyć, ale są takie rzeczy, o które zawadzam głową. I to powoduje, że ta nieczytelność skacze do granic bardzo nieprzyjemnych. Moim zdaniem. W sensie, że może się tak zdarzyć, że po prostu zawadzisz głową o coś, o co nie spodziewałbyś się, że możesz zawadzić głową. I to jest coś, czego bardzo nie lubię w grach 2D. To jest niestety rzecz nie do przeskoczenia, bo nigdy nie wiesz, co dla gracza będzie czytelne, a co nie. No, dobra. Czy ja potrzebuję aż tak tych RR? No tak średnio bym powiedział, tak średnio, dobra. No i takie zbiorę. O, na szczęście przez to mogłem przejść, bo nie zauważyłem w ogóle tego schodka, na którym stanąłem w koniec końców. O, a na przykład już ta winda. Na windę już muszę skoczyć normalnie, nie mogę na nią skoczyć przez windę. Są takie mankamenty. No i na przykład uważam, nie boję się teraz na przykład zejść tutaj na lewo, bo uważam, że ta rurka niekoniecznie musi być interaktywna. W sensie może się okazać, że przelecę przez tę rurkę i zginę. Wiecie, o co chodzi, nie? Taka drobna, ale jednak jakaś tam niewygoda. Dobra, on nie zbija przynajmniej tych rzeczy, więc nie może się przejmować. Tak szczerze, to nie jesteś najtrudniejszym bossem. Wręcz powiedziałbym, że jednym z prostszych do tej pory. Nie? Żaden? No daj mnie jeden. Aha, potoczyło się za daleko. No to no-hit bossa nie będzie. Już się zapewnie poczułem. O, oh, fuck. Bym zginął. Dobra, nieważne. Ja za lekko podchodzę momentami do tych poziomów, ale się nie przejmujcie. Nie ma sensu. Szczerze, Wilgax, to tak każdy do tej pory, to nauka ich to nie była zupełnie potrzebna. To raczej po prostu zręczność wystarcza. Chociaż na pewno nie na wszystkich, ale
Dopóki zręczność mi wystarcza, to raczej się ich za bardzo nie uczę. W jedynce pokazywałem dużo takich rzeczy, że zapamiętałem, że na przykład trzeba się gdzieś ustawić, ale w tej dwójce mam na tyle dużo możliwości, że wystarczy dobrze unikać ataków i raczej nie ma tutaj problemu. Chyba na razie żadnego nie... Nie, na jednym bossie straciłem życie. Mega Man? Wiesz co, nie mam pojęcia, bo dzisiaj... A może jutro bym zrobił Mega Mana 1 i 2? Nie wiem, czy zdążę oba przejść, ale jutro mogę zrobić Mega Mana 1 i 2. Bo dzisiaj już mi się nie będzie szczerze... Po Chippie i Dale nie będzie mi się chciało kolejne gierki NES-owej odpalać, tak żebym miał taką energię i przyjemność z tej gry. A więc myślę, że Mega Many zrobi jutro. Chętnie odpalę 1 i 2. No myślę, że... problem z tym... Nie, z Mega Manem, znaczy problem. Problem czy nie problem. Akurat miałem przyjemność w Mega Mana 1 i 2 grać dość dużo. W trójkę, czwórkę, piątkę i szóstkę, które też z tego co pamiętam były na NES-a, już nie. Ale w pierwsze dwa zdarzyło mi się grać regularnie bardzo dużo i no znam te różne mankamenty. Te różne konwenanse związane z tą grą. Chociaż jako, że nie grałem w nie bardzo dawno, tak jak w żadną z gier z Pegasusa, z NES-a, no to na pewno będę miał problem zręcznościowy, nie? Ale... Jakieś tam rzeczy oczywiście pamiętam, chociażby... Zielone platformy. No zobaczymy, słuchaj. Bo ja na razie mówię tak pewny siebie, że na pewno sobie poradzę z 1 i 2. Ale to będziesz musiał... Albo poczekać do jutra, albo poczekać, aż się pojawią na YouTubie w takim razie. Tak jak ostatnio na przykład na streamie zagraliśmy sobie po Ninja Gaiden graliśmy w The Binding of Isaac. Nie, Zelda NES-ową nie. Ani 1, ani 2 to nie są gry, w które ja chcę grać na streamie, szczerze. Bo ja potrzebuję całej książki, żeby wiedzieć, co tam właściwie robić w tych Zeldach. I w 1, i w 2. A w 2 to już szczególnie bym się frustrował, bo sterowanie w tej 2 mnie strasznie wkurza. Fajnie, że spróbowali zrobić z niego side-scroller, ale moim zdaniem poszło do dupy. Mapy... Była gra, która się nazywała Mapy, na kartridżu 192 w jednym. Tak o tej mówisz? Tam, gdzie się skakało po takich... po trampolinach? Była gra, która się nazywała Mapek, była o mapetach, jeśli się nie mylę. Wiem, że są te mapy. Ja sam miałem przyjemność pierwszą Zeldę ukończyć właśnie korzystając z tych map. Drugiej mi się nie chciało, zupełnie szczerze ci powiem, zupełnie mi się nie chciało jej dokańczać, bo po prostu mi się bardzo nieprzyjemnie w nią grało. Za to Link to the Past na SNES-a zrobiłem w całości, bardzo fajna gra. Jedna z lepszych Zeld, jakie wyszły do tej pory. O szlak. Zaraz życie stracę. Tak. Map. No, dokładnie ta. Link to the Past? No to jest najlepsza Zelda na świecie po prostu. W ogóle jeden z fajniejszych RPGów, lepiej zrobionych, takich przygodowych RPGów. Bo powiedzmy, że nie było tam za bardzo rozdawania statystyk. Ale bardzo, bardzo dobra gra. Mega dobra. Danger? To będzie Danger? Okej. Okay. No dawaj, gruby kocie.
Nie no, ale połączenie dwóch tak dobrych gier to brzmi jak bardzo dobry pomysł ogólnie. I to, że zajmuje 20 godzin, to powinien być tylko plus, nie minus, chociaż no, jak wiadomo, te gry ze starych konsol, no to raczej tyle nie zajmowały, ale dalej, jeśli można by było zrobić, żeby te gry zajmowały dłużej, no to byłoby raczej tylko na plus dla tych, którzy je tak bardzo lubią. No matko, ej, fajny jest, fajny poziom. Mega, i taki creepy, te gasnące światła i... Fajnie zrobiony. O, ty jesteś creepem. No dawaj. Co robisz? Okej, okay. Nic nie robisz? Odleciał, dobra. Danger. Okej, okay, rozumiem, muszę rzucić w dobrym momencie, czyli muszę się przyzwyczaić do czasu. No spoko, kumam. Dawaj. No, rzuciłem z jedynką, ale też za wcześnie. Dobra, za którymś ten wyjdzie. Na razie nie tracę życia, więc nie ma problemu. U, będziesz bliżej teraz? Ja powinienem być w innym miejscu. Gdzie jesteś teraz? Danger. Znowu w tym samym miejscu? Stanę przy tobie i tak mi nic nie zrobisz. Wiesz, ten boss nic nie robi. Czym ja mam się przejmować? W sensie rozumiem, że to odliczanie, trzeba się przyzwyczaić do tego, że ono wybucha, no nie? W sensie, żeby rzucić w odpowiednim momencie. Ale żeby to mnie jakkolwiek zdenerwowało, to jeszcze ten boss musiałby mnie trafiać. A on nie ma żadnego ataku, gdzie miałbym problem, żeby uniknąć tego ataku. Więc nawet jeśli spędzę na nim... O! Nawet jeśli spędzę na nim, nie wiem, 20-30 minut, no to po prostu będę musiał poświęcić temu trochę czasu, nie? I tyle. Nic więcej. Jeśli kosztuje mnie to tylko czas, to nie będę się za bardzo irytował. Ale to tylko twoja wina, Wilgax, że grasz w takie rzeczy na telefonie. To... Ja bym się... No. Wyszedłbym z siebie, gdybym musiał wszystkie te precyzyjne skoki wykonywać, korzystając z dotykowego ekranu. Nie ma nawet takiej szansy. Gratulacje! Tylko ja nie lubię sobie utrudniać tak, że utrudnienie mnie denerwuje. Jakbym mógł dorzucić więcej przeciwników albo utrudnić skoki, to spoko. Ale utrudnienie skoków na zasadzie utrudnienia sobie sterowania to już za dużo. Nie no, spoko, absolutnie. Szanuję. Tak samo szanuję, to mówiłem kiedyś, szanuję wszystkich tych ludzi, którzy się upierają na... O! Mógłbym mu zniszczyć rączkę. Nice. Którzy się upierają na przykład na robienie speedrunów. Bo to jest cholernie satysfakcjonujące, no tylko wymaga nieprawdopodobnie dużego, długiego czasu opanowywania wszystkich elementów, które są wymagane, żeby ten speedrun zrobić, nie? Tak samo, nie wiem, jak ludzie grają w Ninja Gaiden i robią no-hity. Masakra. Sans Battle zrobiłeś na dotyku? Przeszedłeś to... To coś, co trzeba zapamiętać od deski do deski, żeby w ogóle sobie z tym poradzić na dotykowym telefonie? Dla mnie, w sensie na dotykowym ekranie? Dla mnie to jest masochizm już, naprawdę. Ale naprawdę też podziwiam, bo wiem, ile czasu pewnie musiałeś poświęcić na to, żeby to zrobić dobrze. No ileś ty masz jeszcze życia? 12 godzin, Boże. To mniej więcej jak moje pierwsze podejście do Mileni z Elden Ringa. Jak jeszcze kompletnie nie wiedziałem w ogóle, jak się gra w Souls-like'i i podszedłem do Mileni z ciężką tarczą i ciężkim mieczem, gdzie ciężka tarcza kompletnie nie radzi sobie z jej stylem walki. Masakra jakaś. No to była tragedia. 12 godzin próbowałem się tego nauczyć, aż w końcu po 6 czy 7 stwierdziłem, ej, może dobrym pomysłem byłoby pozbyć się tej tarczy, bo i tak blokowanie mi nic nie daje. Masakra. Naprawdę.
No, wiesz co, jak myślę, że jak gry w ogóle weszły w ten etap, gdzie grało się z grzybkami na padach, no to to już bardziej podpasowuje pod dotykowy ekran, gdzie można sobie po prostu zrobić wirtualny grzybek, nie? To już tak wydaje mi się bardziej przyjemnie, nie? No, no właśnie, właśnie. Powinien być jeszcze poziom, w którym uciekam z tego miejsca. W sensie jakiś taki z licznikiem czasowym, albo jakaś podnosząca się lawa czy coś. Uważam, że to podniosłoby jeszcze walor zakończenia tej gry. Czyli tym razem go nie zamknęliśmy w więzieniu, tylko po prostu go wygoniliśmy. Musiał uciec. No przecież. Dobrze gada. Dokładnie. Polać mu. To musisz jeszcze się zacząć bawić w te AI zmieniacze głosu i zacząć mówić jak ksenomorf na Discordzie. No i to słuchajcie. Dwójka Chippa i Dale'a poszła praktycznie tak szybko jak pierwsza część. Dla mnie dużo przyjemniejsza do ogrania, też dlatego, że sterowanie w niej było po prostu bardziej responsywne. Dużo przyjemniej mi się wykonywało wszystkie akcje, kontrola postaci w locie, szybsze animacje, które nie przeszkadzały mi w trakcie robienia wiraży między przeciwnikami, możliwość rzucania skrzynką w specjalne sposoby, czy to pod skosem, czy to falką. Gra dużo lepsza też przy okazji, ciekawsza, gdzie te bossy też miały jakieś tam swoje specyficzne ruchy, ale też spawnowały nam rzeczy, nie dostawaliśmy odgórnie piłki, którą musieliśmy je zabić. Także absolutnie ulepszona gra pod każdym względem. Bardzo przyjemna do ogrania, ale też po tym jak zagraliśmy we wszystkie główne części kontr na starych konsolach, ale też potem w Ninja Gaiden, no przyznam szczerze, że to była bardzo prosta przeprawa i taka przyjemna gra, żeby po prostu wrzucić ją sobie do tej YouTube'owej, jak to ja określam, biblioteczki, do tego YouTube'owego pamiętniczka moich starych gier z dzieciństwa i cieszyć się tym, że kiedyś miałem okazję z nią obcować. I że teraz mogłem z nią obcować razem z wami. Dzięki bardzo, że byliście. Do następnego.